Nie opuszczamy świątecznych klimatów. Od dziecka słyszymy, że święty Mikołaj ze swoimi reniferami mieszka w Rovaniemi i stamtąd z pomocą elfów wysyła prezenty do dzieci z całego świata. Jednak jak się okazuje, białobrodego dobrodzieja można spotkać nie tylko w Finlandii, ale także na polskich wsiach. Mikołaj założył swoją wioskę w Bałtowie w województwie świętokrzyskim. Mijając magiczną bramę tej wsi, można przenieść się do świata spełnionych marzeń. Spotkać bajkowe postaci, które wciągną wszystkich do wspólnej zabawy oraz poznać wesołe elfy, które uwijają się z przygotowaniem prezentów. Sercem tego magicznego miejsca jest chata świętego Mikołaja. No jesteś wreszcie w Mikołaju! Tu, w swym ogromnym tronie, oczekuje na gości najsympatyczniejszy dziadziuś na świecie – sam święty Mikołaj. Obok niego, jak zwykle, krząta się pani choinka, która każdego zaprasza na pyszne domowe wypieki i kubek gorącej czekolady. W wiosce świętego Mikołaja zobaczymy m.in. osadę elfów i piernikową chatkę. Kraina Mikołaja powstała również we wsi Pomigacze na Podlasiu oraz w Kołacinku w województwie łódzkim. Jest tam okazja, by spędzić czas ze świętym z Laponii oraz pobawić się z jego pomocnikami. Po grach i zabawach znajdzie się również czas na wypicie rozgrzewającego zimowego napoju oraz zjedzenie pysznych pierników. Kraina jest pięknym miejscem, gdzie każde dziecko znajdzie zabawę i radość. Spotka się ze świętym Mikołajem i jego przyjaciółmi, przespaceruje się po bajkowej ścieżce, odwiedzi mennicę świętego Mikołaja, odnajdzie magiczną gwiazdkę i przede wszystkim zabierze ze sobą piękne wspomnienia.